mamy 1 grudnia, co za tym idzie, zaczynamy vlogmasy. I to jest właśnie pierwszy vlogmas, więc zaczynajmy. Ogólnie vlogmasy będziemy przeważnie zaczynać otwarciem okienka w kalendarzu adwentowym. Więc co, zaczynajmy. Ogólnie w tym roku mam kalendarz ze Schleicha, tak jak w zeszłym. Więc otwórzmy sobie okienko numer 1. Jest ono całkiem duże, nawet nie wiem, czy przypadkiem nie największe. O właśnie, największe. Mamy tutaj konia. Właśnie tego, tylko jeszcze bez sprzętu. Więc no, ciekawie zaczynamy. Myślałam, że zaczniemy figurką jak w zeszłym roku. Bo właśnie taką w zeszłym roku zaczynaliśmy. Ale bardzo fajnie. Bo w zeszłym roku w 24 był koń największy. A mi się zdaje, że właśnie w 24 będzie ten zierewak, bo jest to dość małe okienko. Tak oto prezentuje się już koń po wyjęciu. Jest bardzo ładny. Bardzo ładne też odcienie. Więc bardzo fajnie. Ja jestem już ubrana, jak widać. Więc idę zjeść śniadanie. Na później do szkoły. A właśnie, muszę jeszcze Lucy dać oto tą torebkę, w której jest jeden przysmaczek. Bo będę właśnie Lucy dawać w każdej torebce jednego smaczka. Tylko że jeszcze nie ma w tych innych, tylko w tej jednej, więc zobaczymy jego reakcję. Luka, zobacz tu. Okej, Lucek, proszę. Brawo, Lukasz. Codziennie będziesz takie dostawał. Mamy godzinę 7:23, więc myślę, że zdążę do szkoły. Wiem, że do was nic jeszcze nie mówiłam, jakby teraz, ale byłam w szkole, zapomniałam wam o tym powiedzieć, no i rzuciłam. I sami zobaczycie, co mnie zostało. Zastał mnie taki grzeczny piesek. Taki grzeczny. No taki grzeczny jesteś. No taki grzeczny jesteś. Grzeczny Lukas. Już pokazuję, jak mój pokój wygląda właśnie w wersji świątecznej. Teraz bardziej taka ciekawsza część, ponieważ ostatnio właśnie dostałam bombki z Harry'ego Pottera i pomyślałam, że dopiero je otworzę właśnie z wami w którymś z vlogmasów. Więc one prezentują się tak, są oczywiście z Harry'ego Pottera, są one z Anglii, więc chyba je otworzę. O właśnie, dowód na to, że nie otwierałam. Nigdzie nie ma w ogóle innego otwarcia. Więc idę po nożyczki i otwieramy. Czerwone, żeby było świąteczne. No i wydaje mi się, że są bardzo ładne. Tak już na pierwszy rzut oka wydają się bardzo ładne. Tylko nieładnie tutaj to zataśmowali. Bo trochę ciężej to się przez to robi. Świetnie, musiałam brać nożyczek. Ok, więc odlubię. Wy pierwsi to widzicie, bo o właśnie tylko w kamerze widzę okienko. Dobra, więc tak, mamy tutaj bombkę z każdego domu Hogwartu i mamy to tak z Hufflepuffu, bardzo ładna, taka złocista zamiast żółta, no, a nie żółta, ale to bardzo fajnie. Tylko trochę szkoda, że tutaj takie małe zrobili to, żeby powiesić. Tutaj mamy
koniec. Kuny, cicho by. Okej, okay, akurat moja siostra do mnie dzwoniła i nie wiem, czy pokazywałam, ale trudno, jeszcze raz pokażę. Bombka z Ravenclaw, chyba nie pokazywałam raczej. Właśnie, też taka ładna, z krukiem oczywiście. Bombka ze Slytherinu, z wężem. Jak to Slytherin, oczywiście. Bardzo ładny zielony, tak jak ten niebieski też jest. Bardzo ładnie. I czerwony, piękny Gryffindor z lwem pięknym. Wszystko super. No, więc teraz nagram przewidki dla was. Przepraszam, że znowu nic nie mówiłam, ale byłam na Rożacach i byłam na spacerze z moim kuzynem. I jak to teraz widzicie, to już powinien ten film być na YouTubie, ale się zagapiłam, bo mamy 20. Po 20 już i film powinien już być na YouTubie, ale właśnie nie dokończyłam tego i teraz to dokończam. I nie przesłałam jeszcze żadnych plików mojej montażystce, mojej siostrze, więc więc tym akcentem kończę tego vlogmasa i do jutra. Jutro będzie naprawdę ciekawy i mocny film, szykujcie się na niego. Pa, papatki!